No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Dzisiaj kontynuujemy zdobycie głównej cytadeli wrogiego plemienia, jeżeli się nie mylę, Jagnich. No i po prostu co, ostatnio skończyliśmy na momencie, jak dostaliśmy się tam do nich, załapaliśmy kask dla naszej postaci. No i teraz Mrok będziemy potrafi przerzucani na drugą sprawić, że stronę. zatęskni się za Więc światłem dobra, dnia. podejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda. Trzeba uderzyć tam, gdzie zaboli ich najbardziej. Niech Zadać. rozpęta Ty się jesteś piekło. młotem, oni gwoźdźmi. Okej, lecimy. Przypomina mi się trochę pływanie. Jesteśmy w środku. Zobaczymy, co to będzie. Jesteśmy. O, już przeci... O Jezus, aż piątka? Po raz pierwszy z taką ilością się mierzymy. Ojojoj. To nie będzie proste. Myślałem, że to będzie prosta misja, a tu już widzę, że dość ładnie nas biorą i atakują. Dobrze by było się pozbyć najpierw jednego, a dopiero potem bić. Ale tu widzę, że to będzie dość trudne. Dawaj, 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 Migo. Lej go. I tu wszyscy praktycznie cały czas szarżują. O, jeszcze ktoś ma pistolet, a ci z pistoletem na samym początku powinni lecieć. Dzisiaj odcinek ala z Matrixem. Po raz pierwszy chyba w ogóle walczymy z pięcioma przeciwnikami naraz, więc to też ciekawy motyw. O, jeszcze poziom wbiliśmy. A, tu mnie kopaju. To ja was zniszczaju. Dobra, skupmy się tak na jednym. Dobra, drugi jest pokonany. Czas na trzeciego. Trzeci też padł, to jeszcze dwóch, czy jeszcze jeden? A nie, jeszcze jeden. Czyli ogólnie już pokonaliśmy wcześniej tego piątego. Okej, ale oddaj to. Mamy zadanie główne, podpałka. Co będziemy podpalać to? Jeszcze mam jakieś skrzyneczki. Czapelaja, dobra. Okej, no tu widzę, że nic nie ma takiego nowego. Tutaj może jeszcze jakieś skrzyneczki będą do otwarcia. Wiecie co? Przypiszemy sobie poziom. Nie ten klawisz. Dobra, postać. I przypiszmy sobie do siły. Rozwaliło cię wszecz. Większe obrażenia będą zadawane. Mam 3000 życia. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Dobra, leć tutaj. I tu jest Tyle rozpałka. można rozpalić ogień. A ja mam. Suchotraw chyba łatwo zajmie się ogniem. Okej, Musisz raz. tylko zapewnić iskrę, która roznieci pożar. A więcej nie mam, czyli co, teraz muszę podchodzić i za każdym razem machać? A czyli mamy tą włócznię tutaj już od razu. Płonie jaśniej niż Dobra, teraz światło. napieraj. Zobaczymy, co tu jest do dyspozycji. O, znowu piątka przeciwników. Na szczęście nasza postać już jest zaprawiona w boju. Wolałbym pokonać na samym początku tego, co strzela. Czyli zaraz jeden będzie leżał i zaraz się udamy do drugiego. Gdzie jest ten strzelający? Chyba tu, co? Dalej. Ta, tu. O, już mam 18 poziom. Dobra, tak go zablokujemy, że nawet nie będzie miał się ruszyć. Problem polega na tym, że tu mamy innych przeciwników. I ci inni przeciwnicy będą nas wykańczać. Dobra, dawaj, bij go. Co z tymi obrażeniami z tego, jak my zaraz tak sobie życie odnowimy, pokonując ich? Ojojoj, tego nie zauważyłem akurat. Dobra, wiedziałem, że to tak się skończy.
Łohoho, się dogadaliśmy z tymi unikami. Dobra, ostatni pyk. Pierwszy ogień zrobiony. Okej. Tutaj zbierzmy, jaką ja mam interakcję. Do budynku. Szczerze powiedziawszy, czy my musimy tak dokładnie to sprawdzać? Nie, to jest głupota, bo i tak mamy dość mocny sprzęt. Tu jeszcze coś mamy. Co to jest? Interakcja. Jeszcze ognia. Fajerwerki. Popracuj przy niej. Niech zacznie skwierczeć. Okej. Teraz tu. Ładnie skwierczy. Okej. Pójdź, pójdź. Już nie musisz tego trzymać. Dobra, otworzyłem bramę. Ej, puść. Dziękuję bardzo. Tun, tur, dun, turun, turun, dun. Przyszłość leży w twoich rękach. Co, teraz zobaczymy z tym jagnim? Drutoszpon wydaje się wystarczająco mocny, żeby... Wygląda, jakbyśmy mieli zaraz walczyć z głównym bossem. Jest ktoś w domu? Pewnie wystarczy, że dobrze wycelujesz, strzelisz i pociągniesz, żeby brama padła. Jesteście trochę do tyłu z dialogiem. Liczył, że zakończy się to inaczej. Nie ma sensu walczyć, zamiast się jednoczyć. To byłaby walka o nic. Istnieje dobry powód, by walczyć. Będzie walczył o to, co jest ważne. Dzisiaj stanie do walki z tobą, ale liczy, że jutro będzie walczył u twojego boku. Okej, witam cię, szefie. Zobaczymy, na ile cię stać. Dobra, pokonajmy takiego. Fajnie, że jest tego motyw jakiś z przyciskami, to mi się podoba. Nie będzie to takie nudne. Dobra, my walczymy z głównym szefem tutaj drugiego plemienia. Wow, wow, wow. Dwudziesty drugi poziom, w sumie to tak jak my chyba. No jest tak przyciśnięty do ściany, że nie może nic robić, więc... Okej. I fort plemienia Jagnik został zdobyty przez nas. A my się jeszcze jaramy tym wszystkim, widzę. Rogi Sifu został pokonany. A los jego plemienia jest w twoich rękach. Możesz zdecydować o ich losie, jednak twój wybór będzie miał swoje konsekwencje. Pozostawi los wrogiego Sifu tobie. Wiedz jednak, że można być wiernym sprawie lub nie być wiernym wcale. Życie jest białe lub czarne. Wykończ go. Wykończenie go sprawi, że nie poczuje, jaką karę zgotował mu los. Ta kara oznacza sprawiedliwość dla skrzywdzonych. Każdy jest kowalem własnego losu, na dobre i złe. Nie można cofnąć swoich czynów. Padają jedni po drugich, aż wszystko zostanie opanowane. Musisz zdobyć wrogie posterunki i osłabić ich plemię, by rzucić wrogiemu Sifu wyzwanie w ich forcie. Aha, to teraz z kimś innym będziemy walczyć. O Jezus, mam nadzieję, że to nie będzie polegać na tym, kolejne misje kampanijne. Netrowie, okej. Okay. Fajnie wyglądają. Twój Sifu jest zadowolony. Twoja pomoc pozwoliła im odnieść zwycięstwo i przypieczętować los wrogiego plemienia. Wciąż jednak chce przypieczętować los świata.
Kwestią czasu jest, kiedy drzewo umrze. Za wszelką cenę. Łatwiej jest wojować, niż zawrzeć pokój, lecz wygranie wojny jest trudne. Jeśli jednak poświęcasz się w tej materii, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Jest w tobie o wiele więcej siły niż wtedy, gdy cię poznał. Plemię liczy na twoją siłę i na to, że zajmiesz się pozostałymi wrogami. Nigdy nie brakowało mi siły. Mam na myśli, że wszystko, co cię spotkało, tylko cię wzmocniło. No okej, mamy nasz posterunek. Zobaczmy, co tu jest. Nowe zadanie, zdobądź plemienną broń. To bumerang Niriadów. Co, przejmij wrogi posterunek teraz mamy. Czeka cię mnóstwo ciekawych przygód. Ale wiecie co, my sobie weźmiemy i odpuścimy robienie tego. Bo tu tak naprawdę walka z kolejnymi posterunkami to jest pewnie powtórka z rozrywki tak naprawdę. Więc udamy się do Glutomira, bo ma dla nas jakiegoś questa. Zobaczymy, co tutaj ten nasz stary znajomy chce. Szybka podróż? Nie, to. Zobaczymy, co ten stary znajomy tak naprawdę od nas chce, nie? Ewentualnie rozpoczniemy tą misję. No i wydaje mi się, że jeszcze tak z 10 minut odcinka możemy pociągnąć, to zobaczymy, o co mu konkretnie chodzi. Czy chce nas wysłać już na ostatniego światożercę? Czy jeszcze jakaś taka misja po prostu związana w ogóle z czymś innym? I nie chcę podążać śladem, ja chcę podążać za główną misją. Więc muszę tu wrócić. Śledź zadanie. No, tepłem się. Dobrze, że jesteśmy blisko i nas w miarę to długo nie zajęło. Nie ten przycisk. Śledź zadanie. Tak, wróć do Glutomira. Glutomir, co ty masz nam tutaj tego do powiedzenia? Tiran słyszał, że udało ci się znaleźć najwspanialszą siupnię, Arkę. I że jest ona gotowa do startu. Jest gotowa do lotu. Nie wyobraża sobie, jakie to uczucie. Musi strasznie szybko śmigać. Dobrze, że udało ci się znaleźć Arkę, kiedy jest najbardziej potrzebna. Światu nie zostało dużo czasu. Ledwie udało ci się wyjść cało z próby zniszczenia świata, nie wspominając już o Arce. Zastanawia się, czy w tej twojej wystrzałowej arce są jeszcze jakieś wolne miejsca. Mamy tutaj kogoś, kto chce mieć możliwość ucieczki. Zaproponuj. Cieszę się, że taki jest twój wybór. Dobra, to już na pamięć znamy tak naprawdę. Cel musi uświęcić. Chciałby udać się z tobą na podbój nieba, jednak wyznaje zasadę, że nie podróżuje z kierowcą, któremu nie ufa. To po co mi składasz propozycję? Glutomir wie, że się powtarza, ale lubi z tobą gadać. Dobrze, dziękuję za poświęcony mi czas i zmarnowanie dwóch minut. Musisz o siebie dbać. No dobra, jakie tam kolejne są misje w takim razie? Coś nowego nam się odblokowało? No tak naprawdę teraz mamy tutaj poboczniaki i zdobywanie posterunków. I nie wiem, czy ogólnie my to wszystko nie zamkniemy na live'ie. Więc wiecie co? Dzisiaj miał być ogólnie live z FIFA. Ale myślę, że gdzieś tak w okolicach godziny 18 zrobimy sobie godzinny odcinek z poboczniaków. I nie wiem, czy ogólnie już nie przejdziemy na poboczniaki w tej grze. No. Będziemy nagrywać po prostu live'y z tego. Zobaczymy, jak to mniej więcej siądzie. No dobra, no to w sumie ja się biorę za ogarnianie tego odcinka. I w poniedziałki już teraz nie ma żadnej konkretnej misji kampanijnej. To myślę, że zajmiemy się tutaj tymi wszystkimi misjami pobocznymi niebieskimi. No i na samym końcu tak naprawdę zajmiemy się dopiero przejmowaniem tego wrogiego posterunku, nie? No bo tu jeszcze na przykład klapciate wydmy nie mam odkryte. Bagno Błotoryja. Co tu jeszcze? Liściogrubie to już widzieliśmy.
Śmierci sferę, te... A nie, nie byliśmy w tej tutaj obszarze liściogrubie. Byliśmy w śmierci sfera. Dobra, wiecie co? Biorę się za ogarnianie tego odcinka. Może dzisiaj będzie odcinek trochę krótszy. Ale zrobię live'a na YouTubie. No, zrobię live'a na YouTubie. I zobaczymy, w zależności jak nam pójdzie. Będziemy brać i wykonywać te questy. Raczej w zależności jak nam pójdzie, zobaczymy, czy streamek będzie godzinny, czy będzie dwugodzinny. No dobra. Ropa więc zawłaszczyła sobie te tereny ja się na razie z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu suba, łapki w górę dla zasięgu. No i napiszcie komentarz, czy ogólnie chcecie, żebyśmy tylko już teraz przeszli na live z Biomutanta. No bo tak naprawdę aktualnie nie mamy z czego robić odcinki. Co my będziemy robić odcinki z misji pobocznych? To jest tak naprawdę dla mnie bez sensu. Więc no, ja się z wami żegnam. Nara!